Szanowni Państwo, witajmy wielkimi brawami. Pan Zbigniew Skonek. Dzień dobry Państwu. Trochę się spóźniłem, przepraszam, ale wiecie, czytaliście, że pijany jeżdżę na rowerze, to sobie było łatwo dojechać. Pozwólcie Państwo, że chwilę usiądę. Proszę Państwa, postanowiłem, że założę partię polityczną i tę partię zaprowadzę do polskiego parlamentu. Nie chcę być skromny, ale wydaje mi się, że to jest bardziej formalność niż szansa. Co chciałbym w ramach tej partii zrobić? No przede wszystkim przeprowadzić dekomunizację w Polsce. Ktoś z Was, słysząc to słowo, by facet. 26 lat nikt tego nie zrobił, a Ty wyskakujesz jak Filip z Konopi i chcesz to zrobić. To raz, a dwa. Przecież komunistów w Polsce już nie ma, nie istnieją, nie mają żadnego realnego wpływu na to, co robimy, gdzie żyjemy, na nasze państwo. Nic podobnego, proszę Państwa. Ci ludzie, którzy pochodzą z tamtego systemu, z tamtego układu, wciąż funkcjonują. Znajdziemy ich dzisiaj jako właścicieli agencji detektywistycznych, agencji ochrony, prywatnych placówek służby zdrowia. I gdzie byśmy nie poszli? Tutaj szczególnie na Polszczyźnie, no w kolebce. SLD ma dwie kolebki, to jest Opole i Łódź. Macie przykład, co zrobiono z Hutą Łapanem w Ozimku, macie przykład z tym, co zrobiono z Hutą Andrzejem Zawadzkiem, co zrobiono w elektrowni Opole i co tam się dzieje na dzień dzisiejszy. Więc dekomunizacja, pozbycie się z przestrzeni publicznej ludzi, którzy szkodzą naszemu państwu, to jest punkt wejścia do jakichkolwiek szans dla Polski. To jest punkt wejścia do tego, żebyście tutaj nie sprawdzali dwa razy w tygodniu, kiedy Sindbad do Berlina znowu jedzie i nie jeździli do pracy co chwilę tam. Czy do Holandii, bo połowa Opola jest w Holandii, druga połowa Opola siedzi w Niemczech i nie tylko Opola, całej Opolszczyzny. Co ja rozumiem przez dekomunizację? Dekomunizacja to przede wszystkim pozbycie się nie tylko polityków z życia publicznego, ale tych wszystkich czerwonych kacapów z różnych spółek, w tym spółek prawa handlowego, spółek Skarbu Państwa, z naszych sądów, prokuratur, policji, straży miejskich, uczelni wyższych i niższych. Tych ludzi należy się pozbyć, bo oni tą kiłą komunizmu, tą kiłą przedmiotowego traktowania człowieka żyją i ją realizują i zarażają tą kiłą i później jest kolejny młody, wykształcony człowiek, który jest urzędnikiem, ale on nie potrafi sam ocenić tego, co robi, tylko posługuje się tym nabytym, tą naleciałością, która w swej istocie jest przecież destrukcyjna. Od tego należy zacząć. Nie widzę powodów, żeby sędzia, prokurator, poseł miał immunitet. Po co ten immunitet? Jeśli sędziemu czy posłowi ktoś powie złe słowo, czy go uderzy, no to są przepisy prawa karnego i taka osoba ma kłopoty, ma postawione zarzuty i musi za swój czyn odpowiedzieć. Czemu ma służyć immunitet? No immunitety w Polsce służą poczuciu i rozkręcaniu bezkarności rządzących. Bo takim samym rządzącym dla nas jest senator, poseł, prezydent, ale sędzia czy prokurator, który wie, że i tak mu nikt nic nie zrobi, jak nam zrobi kolejną krzywdę w życiu, ten immunitet powinien być mu odebrany. Tak więc immunitety. Proszę Państwa, zmiany, istotne zmiany w NFZ-cie polegające na tym, ażeby część naszych składek ZUS-owskich została przypisywana na subkonta, powoływane w szpitalach specjalistycznych, przychodniach specjalistycznych, w rejonie, w których mieszkamy. No weźcie sobie Państwo, wyobraźcie, co byłoby, gdyby wszystkich mieszkańców Opola i Opolszczyzny, gdyby te pieniążki trafiały na przykład na część do szpitala na Witosa, część do szpitala przy Katowickiej. No przecież ta jakość i dostępność usługi medycznej byłaby dużo łatwiejsza, a jednocześnie pozbywamy się kosztów związanych z administrowaniem NFZ-em. Bo przecież te koszty administracji samym NFZ-em to jest w granicach 42% kosztów ogólnych rocznych tej instytucji. Proszę Państwa,
kilka słów jeszcze zacznę, bo to widzę na tych spotkaniach coraz częściej zdarzają się takie rodzynki jak pan, czy tam jeszcze widzę starszych osób. Dziękuję, że pan dzisiaj tutaj jest. No właśnie, no właśnie. Proszę państwa, wy mnie znacie z takiego bardzo prymitywnego numeru, jak krzyczę do policjanta, tak się niby zaczęła przygoda Stonogi z życiem publicznym. To jest nieprawda. Ja tą swoją przygodę rozpocząłem w roku 2007, kiedy mnie wypuszczono z więzienia. Ale jeśli chodzi już o tego policjanta, to też o tym nikt w Polsce nie wie, że ja generalnie na co dzień pomagam funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy mają kłopoty z prawem. Mam kancelarię adwokacką, w której pracuje sztab adwokatów i między innymi zajmujemy się tam pomocą dla ludzi, którzy do niedawna służyli państwu, a teraz to państwo czyni z nich złodziei. Ja w roku tylko 2014 miałem kilkadziesiąt uniewinnień i kilkanaście przywróceń do służby. Między innymi jedna z głośnych afer sądzona tu w Opolu, w sprawie policjantów z Warszawy w kwestii gabarytów. Oni mieli przyjmować łapówki za przepuszczenie gabarytów przez Opole. I pomagam tym ludziom, a nagle przyjeżdża facet i mówię, proszę pana, jak pan kontroluje, pan wyłączy te sygnały dźwiękowe, bo to obcia tu, samochodami się handluje w tym miejscu. Ludzie się wystraszą i pójdą stąd. On mówi, pocałuj mnie, tam nie będę cytował, gdzie go miałem pocałować. I wtedy ja dopiero wyjmuję telefon, mówię, co ty chamie powiedziałeś i tak dalej, i tak dalej. Teraz mamy kwestię tą ostatnią, ujawnienia tych, tak zwanego ujawnienia akt, które były ujawnione. No proszę państwa, nie wiem jak mnie odbieracie, nie pytam o to, ale przecież ja nie jestem idiotą i gdybym chciał, żeby policja mnie nie złapała, że to ja je ujawniłem, to by mnie nie złapała. Ale ja chciałem, żeby mnie złapała, bo ja chciałem wywołać burzę i dyskusję publiczną. Cała sprawa tak zwanego ujawnienia akt była prowokacją wymierzoną w wymiar sprawiedliwości i w układ, który nami rządzi. To była moja prowokacja. Sprawa taśm i ujawnienia tych akt śledztwa dopiero się rozpocznie. W poniedziałek ona się jeszcze nie rozpoczęła. Ja chciałem zobaczyć, w których redakcjach, który z dziennikarzy pracuje, współpracuje ze służbami, jakie będą publikacje na mój temat. I ja to wszystko już dzisiaj wiem i będę mógł przy okazji tych głupich akt powiedzieć, że w redakcji A dziennikarz taki to ataki jest funkcjonariuszem służb specjalnych, który pracuje w tej redakcji. Nie po to, żeby nie tylko po to, by pisać jakieś tam publikacje na zlecenie służb, ale jest fizycznym funkcjonariuszem służb. I za chwilę Polska się dowie, że Stonoga przeprowadził lustrację dziennikarzy warszawskich, bo tak będzie. Bo tak będzie, bo to jutro późnym wieczorem wszystko opublikuję. Proszę państwa, my żyjemy naprawdę w kraju, który jest antyludzki. I jak się ktoś takiemu państwu chce postawić, no to musi się liczyć z tym, że go spotka los pana Stonogi. Ja tam szczególnie się tym nie przejąłem, tym opluwaniem, natomiast żywo zszokowany byłem, że nie pluje na mnie Platforma, że nie pluje SLD, tylko plują tak zwana prawica, nie? Ale to oznacza, że to jest prawica lewicy. No bo jeśli mówisz o człowieku, że on jest taki czy owaki, no to wstajesz i mówisz, proszę pana, 10 lat temu o 14 godzinie przyszedł pan do mnie do domu, okradł mi pan mieszkanie i pan wyszedł. Tak? I za to pan został skazany i jest pan złodziejem. No ale jeśli się mówi o człowieku, ktoś z państwa zna pana Michalkiewicza, wie kto to jest? Jeśli tak poważny facet, autorytet, profesor staje i mówi, ja tam słyszałem o Stonodze, on to jest, ja go pamiętam z naszych spotkań, bo przychodził wraz z nim taki tam, wymienia nazwisko, Kowalski i takie buńczuczne wygłaszał przemówienia. Okazało się, że obaj współpracowali ze służbami PRL-u. Kochani, w 81 roku ja miałem 7 lat. W 89 15. No to mogłem współpracować od 89. Myśmy w Ozimku wyciepywali piasek z tego. Po prostu z kolegami z piaskownicy. Chyba, że to taka współpraca była. Są dwie wypowiedzi. Zaraz ja będę odpowiadał na państwa pytania. Są dwie wypowiedzi. W jednej używa kategorycznych stwierdzeń, w drugiej to jest ta, o której mam pewnie myśli, ale o tym za chwilę. I taki człowiek mówi, że współpracuje. Dorota Kania, jedyny dziennikarz, który w tym moim dramatycznym okresie pisał o mnie źle, dziś się na nowo ujawniła i mówi, Stonoga to służby.
No kurde, ja chciałbym być ze służbą, by mnie chociaż do więzienia nie zamknęli, nie? A tak to się wysiedziałem od lewa do prawa tam. I wtedy służby nie pomogły. Są z nami dzisiaj, proszę Państwa, ludzie, którzy na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku będą tworzyli te struktury partyjne. I to jest pierwszy, Stonoga jest wariatem cywilnym, a to jest pierwszy wariat w mundurze, wariat Rzeczypospolitej Polskiej, pan Kamil Cawek, policjant, który odszedł ze służby. Jest z nami również pan Michał Bakosz, jest koordynatorem Dolnego Śląska, witamy. Jest pan Kamil Rudy, koordynator województwa opolskiego. Jest pan Dominik Góra, koordynator z Wrocławia. Jak to możliwe, że doktor prawa chce współpracować z wariatem Stonogą, co? Jest również pan Mateusz Witkowski i to jest nasz przyjaciel z Wrocławia. Ci ludzie będą zajmowali się Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną. Po tym spotkaniu dzisiaj będziecie Państwo mogli wpisać się na ewentualne listy poparcia, zadać pytanie i z nimi należy się kontaktować w sprawie organizacji. Ze Stonogą nie wejdzie do parlamentu nikt, kto kiedykolwiek miał jakiekolwiek związki polityczne z jakimkolwiek ugrupowaniem politycznym. Czyli nie będzie żadnych znanych mordek, które się grzeją już od 26 lat w naszym parlamencie i nie tylko. Nie bierzemy żadnych znanych postaci i nie bierzemy z sobą tych, którzy już kradli. Teraz pójdzie z nami młodzież, pójdą z nami ludzie młodzi, ludzie, którym odebrano szansy dobrego startu w życiu i takich ludzi będziemy promowali. Średnia wieku 35 lat. Jeśli trafi się ktoś starszy, a nie umoczony w te wszystkie rzeczy, będziemy rozważali. Ale generalnie stawiamy na tych ludzi, którzy prezentują swoje poglądy nie tylko w internecie, ale prezentują te poglądy świeże, te poglądy skierowane na i dla dobra Polski. I takich ludzi będziemy promowali. Nie będzie u nas takiej sytuacji, że sobie weźmiemy tutaj, nie wiem, Olę Jakubowską. Chodź Olka, bo cię wszyscy znają. Nie? Także ci ludzie odpadają. Ja dziś będę starał się już mało mówić, a bardziej odpowiadać na Państwa pytania i poproszę o pytania. A już. Pozwolicie Państwo, że usiądę chwilę, dobrze? Nie, no w Opolu nie ma pytań. Małolacie tylko po trzy buchy. Tak naprawdę, jak wiecie, już był taki jeden, co z marychą latał po mieście, nie? Paligot się nazywał. No i z palipłota wyszły tylko same, przepraszam, pedały. Marychy dalej nie możecie palić. Ale na poważnie, ponieważ to jest taka moda, bo to jest bardziej moda w tej chwili ludzi młodych niż jakieś zjawisko kierujące ludzi na złe tory, to ja, gdybym miał taką możliwość, to bardzo mocno działałbym na rzecz zmian w przepisach prawa karnego polegających na tym, że jeżeli łapiemy kogoś z marychą, a to zazwyczaj osoby młode, na progu życia, które w jednej sekundzie mają to życie przekreślone, bo nie może w niektórych miejscach pracować, niektórych rzeczy robić, jeśli jest karany, to uważam, że te osoby powinny mieć możliwość naprawienia swojego błędu. I te zmiany w przepisach prawa karnego polegałyby na obligatoryjnym zawieszeniu warunkowym pierwszego postępowania w sprawie posiadania marihuany na okres próby do 2 lat. I jeśli taki człowiek już przyłapany wie, czym ryzykuje, miał to czerwone światełko pomarańczowe i popełnia i dalej zaczyna palić, no to wtedy to pierwsze postępowanie też odwieszamy. Ja uważam, a to niepopularne co mówię, że problem marychy nie jest na tyle poważnym społecznym problemem, by on zajmował scenę polityczną. Jak pan
bardziej poważnym problemem jest korupcja, jeśli chodzi o naszą władzę, jest ta korupcja polityczna, a także korupcja wśród ludzi rządzących i poczucie bezkarności. Bo zobaczcie, wszyscy zajęli się tym, że Stonoga coś tam ujawnił, a nikt nie zastanowił się nad istotą tych ujawnionych materiałów. Jeśli siedzi przy stole były prezydent i były premier i jeden do drugiego mówi, jak będziemy zeznawali w tym śledztwie, bo mamy wezwanie i mamy to utrwalone. Takie utrwalenie nie jest jeszcze dowodem. Ono dowodem zweryfikowanym w sposób procesowy stało się w momencie, kiedy biegły wydał opinię co do tego nagrania, że nikt nie ingerował w to nagranie, że ono jest autentyczne, że nie ma żadnych przeróbek. Jeśli te dwie osoby pół roku później zeznają w innym postępowaniu o więzieniach CIA, to literalnie, identycznie jak na tym nagraniu, w tej knajpie, to mamy do czynienia ze złożeniem fałszywych zeznań. I nie musimy się uciekać do Trybunału Stanu, tam mówić, dlaczego były więzienia, że to złamanie konstytucji, bo mamy ich tu na talerzu. Złożyli fałszywe zeznania. Tego nikt nie uczynił. Za chwilę, słuchajcie Państwo, przecież nas by tu wszystkich pozamykali, gdybyśmy taki numer zrobili. Za chwilę przychodzi Jan Kulczyk, cudowne dziecko polskiego biznesu. Chłop do niedawna w Hamburgu na barze siedział, a dzisiaj największy biznesmen w Polsce. Do szefa Najwyższej Izby Kontroli wchodzi i mówi, słuchaj, odeszła ode mnie moja prawa ręka, facet, który ze mną współpracował od początku. I on uprzedził mnie i już buduje elektrownie wiatrowe na Ukrainie. Pomóż mi go zniszczyć. Ty, no my tu w NIK-u nie mamy takich tych narzędzi, ale ja cię wyślę tam do chłopaków z ABW, to oni załatwią. No i co? I takie zeznanie. I teraz co jest dowodem na to, co ja mówię? No zeznanie samego pana Kwiatkowskiego. I co? I tutaj nie ma możliwości wyprowadzenia wniosków. Prawo jest nauką logiczną. Prawo jest nauką logiczną i tam są takie właśnie, rodzą się wnioski, które już dawno powinny zakończyć się postawieniem zarzutów konkretnym osobom. Proszę bardzo. Pierwszy to odnośnie tego, co Pan powiedział na temat leczenia nas, Polaków i regionalizacji finansowania szpitali. Proszę powiedzieć, czy to nie będzie tak, że jak jest 50-tysięczne miasto jako Polak, mając 3-4 szpitale chyba, jest w stanie je utrzymać? Czy Pan ma jakieś wyliczenia, czy to nie jest kolejne jakieś puste obietnica? Czy można to zrobić? Czy ktoś Pan to doradził dobrze? Tak sobie siedzę i myślę, tak? Że taka Warszawa, która ma więcej szpitali, a ma więcej też mieszkańców. To jest jeden problem, jak w tym pytam, czy to jest możliwe. Drugi problem jest to, że utrzymanie małych jakichś takich na wioskach małych przyrodów. Czy one w tym pewnym stanie się utrzymać? Czy jednak sterowanie może nie centralne, ale regionalne. Jakieś takie spójne wojewódzkie na przykład. Rozwiązanie nie byłoby lepsze. Nie. Takie coś z naszego spotkania tutaj teraz, to by się przypomniało. Z tego, co widzę, co się dzieje w internecie i jak tam działa Pan. Nie należy do mówców i dobrze. I nie występuje publicznie, może tak nie. Z tego, co widzę w internecie, Pan, ja popieram tę działalność, tak? Bo to, co się dzieje w Polsce, nie jest dobre, ale wiadomo, że wiele że też byli. To się ciężko przebić się przez ten cały układ i pokazać, nawet wyjaśnić, powiem szczerze, bo moim rodzicom jest ciężko. Ja nie potrafię wyjaśnić, co się w Polsce dzieje. Więc widzę, jak ludzie mają po prostu zamknięte spojrzenie na kraj i jak dziwnie, to jest populizm. Na przykład przez telewizję czy propagandę nawet można było odprawić. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, czy nie lepiej, ponieważ na tej, ja tak patrzę, na tej części antysystemowej, bo tak mi się wydaje, że też w tej sferze działa. Przeciwko temu systemowi tworzy się teraz kilka ugrupowań. Jest Aruchut, jest Kiał, jest kilku antysystemowych. Pan również, mam nadzieję, że się Pan nie obejrzy, ja przyjdzie wszystkich do jednego worka, bo ja Was postrzegam. Czy na tej scenie antysystemowej nie lepiej jest połączyć siły w jakiś sposób, dało się to rozwiązanie, czy nie szybciej i łatwiej byłoby tę władzę obalić? Dziękuję. Coś wyłączyłem? Raz.
coś wyłączyłem. Kto stoi za tym mikrofonem? Odpowiem panu, bo nie spamiętam. Proszę pana, ja mam taki kłopot w życiu, że ja się nigdy nikogo nie słucham. I nawet jak mi radzą, to też się nie słucham. Jest taki fajny program, nazywa się Excel. I tam można bardzo łatwo wprowadzić dane i zrobić taką bardzo prostą, żeby nawet nie powiedzieć prymitywną symulację. Jeśli chodzi o relatywizm mieszkańców do potrzeb z użyciem wskaźników przepraszam, tak zmęczony jestem, bo tak po piątku dzisiaj już drugie spotkanie to. I to przejdzie w każdym społeczeństwie, to nawet się ostoi w miejscu, gdzie te nasze pieniążki będą przekazywane od 700 osób. Ten mój plan, ta propozycja da radę się obronić, jeśli chodzi o przychodnie zdrowia i podstawową opiekę medyczną, nawet w miejscowościach do 700 osób. Bo samą korzyścią ogromną finansową z tego tytułu jest obniżenie kosztów administracji naszymi pieniędzmi. Prawda? Tego rodzaju projekt był już robiony, to było weryfikowane w rzeczywistości. No więc tam, gdzie to robiono, to ten szpital wygląda jak z dobrego amerykańskiego, niech mi pan wierzy, filmu. To odpowiedź na pierwszą część pytania. Ale jeszcze powiem panu, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy my jako społeczeństwo mieli wpływ na to, co się dzieje, również w kwestii naszego sposobu, naszego leczenia. Czyli byśmy w każdej chwili mogli się zalogować i zobaczyć, gdzie te nasze pieniądze leżą, gdzie są wydawane. Postawienie takiego portalu informacyjnego, społeczny portal informacyjny dla nas, to nie jest duży koszt, ale myślę, że w to miejsce można zlikwidować stronę, nie wiem, Rzecznika Praw Obywatelskich, który nic nie robi, bo po co mu strona. Szybko państwu odczytam 14 takich podstawowych punktów programowych, założeń programowych. Pierwsze to jest właśnie zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zapisanie zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych dla byłych członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz funkcjonariuszy państwowych do 1 stycznia 1990 roku. Zmiana prawa poprzez zniesienie immunitetów to punkt drugi. Punkt trzeci, wprowadzenie odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy oraz zniesienie jakichkolwiek immunitetów. Punkt czwarty, zmiana prawa podatkowego z określeniem czasu postępowania kontrolnego, które mogłoby trwać do 3 miesięcy w pierwszej instancji i nie dłużej we wszystkich instancjach jak 6 miesięcy. Likwidacja bazy BIK dłużników posiadających nieobsługiwane zadłużenie do kwoty 500 zł i wyciągnięcie z niebytu finansowego i społecznego ludzi, którym się odebrało w istocie prawo do życia, bo ma 500 zł długu i nie dostanie nigdzie już kredytu niczego, głupiego telefonu komórkowego. Więc co robi? Idzie i kradnie. A jak kradnie, to wcale nie jest złym człowiekiem. Nie, on nie jest złym. Dla tego systemu ten człowiek nie jest zły, że jest złodziejem. No bo niech tylko idzie, czekamy na to. Zrobiliśmy jakąś bazę ludzi wyeliminowanych, BIK, masz 500 zł długu, nie dostaniesz kredytu, idź ukradnij, mamy robotę, bo siedzisz w więzieniu. Sędzia ma robotę, adwokat ma robotę, klawisz ma robotę i wszyscy są zadowoleni. I to się jakoś kręci. Proszę państwa, punkt szósty, ograniczenie funkcjonowania NFZ-u i zastąpienie lokalnymi kasami położonymi w szpitalach, w których zamieszkujemy. Zrównanie emerytur esbeckich do emerytur zwykłych obywateli. No to jest moje marzenie. No, jak się kiedyś do żłobu dorwę, to pierwsze co zrobię, to esbeką zabiorę emeryturę. Nie może być tak, że nasza mama, tata dostają 1300-1500 zł emerytury, a esbecja, słuchajcie, no... Jadam czasami śniadania w ekskluzywnych hotelach w Warszawie, bo lubię pojechać na śniadanie gdzieś na miasto. No to dobrze, no to siedzą sobie ludzie, no ale taki esbek przychodzi, widać, zresztą jak już znam z imienia nazwiska, no chce źle śniadanko za 700, nie? No bo go stać. Ludzie nie mają na leki, ludzie nie mają jak emeryci co do garnka włożyć, a esbek ma 7, 9, 12 tysięcy emerytury. I to jest sprawiedliwe. A konstytucja powiada, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa.
Proszę Państwa, zmiana ustawy Kodeks karny poprzez podwyższenie kar dla sprawców przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych oraz podwyższenie kar za przestępstwo pedofilii od 5 lat do kary dożywocia. Ponadto w przypadkach potrzeby stosowania środków zapobiegawczych w postępowaniu karnym, o ile przestępstwo nie godziło w seksualność i zdrowie i życie, zmienić ustawę poprzez obowiązek stosowania poręczenia majątkowego w wysokości co najmniej 3-krotnej wartości wyrządzonej szkody. O co tu chodzi? No jeśli jesteś złodziejem i idziesz popełniać przestępstwo przeciwko mieniu i wiesz, że jedynym twoim zyskiem z tego przestępstwa jest 100 tysięcy złotych, które ukradniesz, to musisz mieć złodzieju od razu świadomość tego, że jak będziesz chciał być wolny do momentu wydania wyroku w twojej sprawie, będziesz musiał oddać 3 razy tyle. I sądy nie będą poszukiwały później, gdzie jeden, drugi ma majątek, tylko sąd będzie mógł takie poręczenie przyjąć tylko i wyłącznie od oskarżonego czy podejrzanego i z tych pieniążków naprawić w przyszłości szkodę, obsłużyć sobie koszty procesu, udzielonej pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata z urzędu, etc., etc. Jest temat zamknięty, a nie żebyśmy my to płacili z naszej kasy i czekali na procesy. Przecież moje procesy trwały po 15-16 lat. Ja musiałem sobie zapłacić za to, ale chodzi też o odpowiedzialność urzędnika za to, co robi, żeby płacił ewentualne szkody, które wyrządzi ze swoich własnych pieniędzy. Proszę Państwa, 11 punktem jest likwidacja jakichkolwiek zezwoleń i koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej za wyjątkiem obrotu bronią, lekami oraz usługami medycznymi. W punkcie 12 zmiana przepisu prawa karnego poprzez obowiązek umorzenia, to już o tym mówiłem, postępowania karnego w stosunku do osoby, która pierwszy raz w życiu popełnia przestępstwo, występek, no ale przestępstwem jest występek palenia marihuany. A pan chyba nie pali, nie? No. Proszę bardzo, proszę o pytanie. Tak? Nie będą Państwo słyszeli. Druga. Ja już stary jestem, mam sklerozę, ale pan pytał pierwszą część o szpitale, a druga część... A, już dobrze, już przypomniałem sobie. Przepraszam bardzo. No, proszę Państwa, no jeśli ktoś z Was jeszcze wierzy, że w Polsce ktokolwiek z kimkolwiek może się połączyć, no to... No przecież ja zrobiłem wszystko. Przecież ja odbyłem takie spotkania jak te, na których nie było mowy o partii. Jeździłem, mówiłem, ludzie, róbcie, łączcie się, wszyscy... Na skali, no i co z tego wyszło? Z tego wszystkiego wyszło zdjęcie z Anką Grodzką, z nogi. No tak, no tak było. I proszę pana, nie sądzę, by takie połączenie było możliwe. Ja idę sam, nie chcę nikogo. Już mnie wygłaskali, już mnie wypieścili i drugi raz tego samego błędu nie zrobię. My też tak się... Nie atakuje Pawła w żadnym razie. My się tak też nie nakręcajmy na wynik wyborczy Pawła Kukiza. Bo ja nie wiem, czy pamiętacie, że ja wyniki od 16 już publikowałem, nie? Plus minus 0,2% się myliłem. W Ipsosie zapytano również, tak mniej bardziej formalnie, ile głosów Stonoga dał Dudzie? 514 tysięcy. 514 tysięcy Zbigniew Stonoga dał Dudzie, czyli dał Dudzie prezydenturę. Co ja zrobiłem? Po tym, co widzę, co robi w tej chwili ta prawa cała strona, tak zwana prawa strona, to co ja zrobiłem? Trzeba było na nikogo nie wspomagać, nie przykładać ręki do tego sukcesu. Mam nadzieję, że chociaż ten Duda będzie normalny, bo przecież jakby... No, to z urzędu wiadomo, że lepszy, ale no wie pan, no... To jest, my w Polsce nie jesteśmy w stanie my się na chwilę jednoczymy. Pamiętamy z Marian Paweł II, jaka narodowa żałoba, ile narodowych różnych przedsięwzięć. Papę jeszcze nie pochowali, a myśmy się już z powrotem kłócili. Tak to wygląda. Także nie sądzę, bym kiedyś współpracował. Natomiast też tajemnicą Poliszynela jest to, że ja mam wielki szacunek dla Janusza Korwin-Mikkego jako człowieka. Z tych polityków, których znałem, a znam ich trochę, to jest jedyny człowiek, który naprawdę ma honor. Ten człowiek jako osoba prywatna i jako polityk to jest honorowy człowiek i naprawdę przyzwoity człowiek, ale też na zupełnym marginesie. Połączenia nie będzie. Boję się, bo jak się zacznę łączyć i mi gdzieś znowu w Grodzką wcisną, to żebym w ciążę nie zaszedł.
nie wiem, powiedział pan, że nie ma szans z panem Żadowska, która miała kiedykolwiek, jakikolwiek związek z jakąkolwiek partią, prawda? A co z ludźmi, którzy byli w partii, którą do niedawna był pan skłonny się po prostu połączyć? Przed chwilą powiedział pan, że ma pan do pana Jaszcza Kamilańskiego bardzo duży szacunek. W związku z tym myślę, że ludzie, którzy dla niego pracują, mogliby mieć jakieś szanse. To źle brzmi. To źle brzmi. A ja się albo źle wysłowiłem, albo państwo źle mnie zrozumieliście. Nikt ze stonogą nie wejdzie do parlamentu, kto był członkiem jakiegokolwiek ugrupowania politycznego wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o współpracę w ramach naszej partii, to każdy może przyjść. Może przyjść, no przecież ostatnio posło, który został posłem, po tym jak Biedroń został prezydentem miasta, no wyszedł z klubu parlamentarnego SLD, mówi: panie stonoga, no niech mi pan pomoże. A jak pan mam pomóc? Przecież pan od Biedronia, nie znam się na tym. A on mówi: nie, no ja chcę wyjść, bo mi nie pasuje, bo to jest tak, jak pan mówi. Ja jestem posłem z przypadku. Ja wszedłem dlatego, że Biedroń został prezydentem, a z Palikotem mam proces sądowy już od 11 roku, bo to złodziej. Tak mówi ten poseł. No i ten poseł mówi, że ma 14 kandydatów, zresztą przy najbliższych teraz obradach Sejmu oni mają się ujawnić. No tak by się tak stało, że Stronga ma swoje koło poselskie, nie będąc z partią jeszcze w parlamencie, to fajnie, że trzeba ich wykorzystać, bo oni mi obiecali, że złożą ustawę właśnie o zakazie pełnienia funkcji publicznych przez osoby, które je pełniły do roku 90. Oczywiście tej ustawy nikt nie zdąży w żaden sposób wprowadzić do laski marszałkowskiej, ale fajnie to będzie wyglądało, że jeszcze mnie nie ma w parlamencie, a moja ustawa już leży. A wyobrażacie sobie stonogę w parlamencie? Ten Miller spotyka się, ale co u ciebie? No ostatnio mi polatałem tam przy tych banerach, nie? Ale się zdenerwowali, nie? Także to mi sprawia dużo radości, to mi sprawia dużo autentycznej radości, bo jeśli uważacie, że to co robię jest tylko taką czczą gadaniną, a nie widzicie, że to się zaczyna zmieniać, że ludzie przestają się tak panicznie bać, że ludzie zaczynają się domagać coraz głośniej tych swoich praw, wywiązywania się państwa z tego obowiązku, to jest wielki sukces. Wielkim sukcesem jest to, że jest sobota, 18, a wy tu siedzicie, na jakiegoś grubasa patrzycie i go słuchacie. To jest sukces, że jesteście. I to jest sukces nie stonogi, tylko nas wszystkich zainteresowanych zmianą w tym państwie. Bo to państwo to nie jest tylko taki bez przemyśleń, bez zadumy słowo Polska. To jest coś wielkiego. Polska to jest rozumieć sens słowa ojczyzna, sens słowa Polska, to wzrusza. Ja mam w nosie tam swój fan, czy jak to tam się, fame nazywacie. Ja chcę żyć w takim kraju, w którym, już to mówiłem, w Katowicach, w którym jak zasłużę, to dostanę po łbie od państwa, ale gdy będę potrzebował pomocy tego państwa, to ono mi pomoże. Ja chcę prawdziwej Polski. Polski, która nie zabija, Polski, która nie każe skrobać się matką, Polski, która nie doprowadza matki do zabijania własnych dzieci, Polski, która nie doprowadza bez silności do podnoszenia ręki przez dziecko na rodziców. Ja chcę Polski porządnej. Ja chcę Polski, o której będę mówił w Berlinie i nie będę spuszczał głowy. Taki Polski chcę. I pewnie wy też. Proszę bardzo, może tam któryś z seniorów, tam już usiedliście panowie z tyłu, do roboty się wejście trochę. Zadawać pytania, dlatego że mamy do nas 500 km. Kto to? Z Warszawy. Co pan sądzi o likwidacji posłużenia, że mają być przecieki w USB? Co pan sądzi w ogóle o swojej likwidacji tej mafii? Dziękuję. Bo tu mają pretensje, proszę młodzieży wytłumaczyć, że to było jedno z najważniejszych posunięć, jakie kiedykolwiek w Polsce było. I co pan o tym sądzi? Hmm.
Ale się panu udał z tym pytaniem. Co teraz mam zrobić? Proszę państwa, ujawnienie proste. Ja wziąłem wydruk, bo ja nie mam dokumentu żadnego. Ja mam wydruk. Wydruk. I teraz pytanie, ile w tym wydruku jest prawdy? Czy tam nie ma wrzuconych nazwisk nieprawdziwych, żeby kogoś skompromitować? Przecież przypadkowo to w moich rękach się nie znalazło. Ten, kto to wysłał. Wie pan co, tu jest takie powiedzenie u ludzi, u Ślązaków, o Polski, co polszczyzny, oni tak mówią, do miecha i do łodry. To o tym sądzę, ale tak na poważnie, ten raport powinien zostać upubliczniony jak to tylko możliwe najszybciej. Jednakowoż tam jest taki kłopot, że gdybym chciał pokazać polityka Kowalskiego, to przy nim są pokazane od razu wyświetlone nazwiska osób wojskowych, które do dziś pracują na rzecz Polski poza granicami. Jak zacznę to zamazywać, to ludzie będą stanowią, no nie rób przez nas jaj, bo tam jest edytowane. To my chcemy albo całość, albo was zamierz to sobie. No a ja nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji, a pokazano mi pewne zdjęcie, że ja tu będę szedł politycznie do przodu, dosłownie po trupach, bo przyjdzie taki dzień, gdzie ogłoszą właśnie wylądował samolot z ciałami naszych 9 agentów, których zabił fakt opublikowania przez Stonogę. Ale jeśli chodzi o polityków, no to ja taki, przepraszam za słowo, napalony jestem na ujawnienie, że nawet nie macie państwo pojęcia. Dlatego, że to ujawnienie mogłoby się odbyć bez większych komplikacji dla mnie, o ile by mnie nie zabili, ale to nie jest dokument w rozumieniu prawa, to jest rzecz niepodpisana, nieostemplowana żadnymi pieczęciami, nie ma tam klauzuli i to powinno być ujawnione, ale ja uważam, że to powinny zrobić mądrzejsze głowy z zastanowieniem się, jakie realne szkody mogą wywołać ujawnienie nazwisk naszych funkcjonariuszy, różnych służb służących na rzecz naszego bezpieczeństwa i dobra. Natomiast to, że jeden z naszych znanych polityków wszystkie dokumenty natowskie wywoził i wysyłał do Rosji, to powinni ludzie znać, tak? Jest bardzo znany polityk. No ale teraz pytanie, skoro to nie ma pieczęci, czy tam nie ma manipulacji? Mówię, nie zabijajcie mnie, mówię, nie mówcie o mnie źle, a jak chcecie mówić, to dajcie dowody. Nie chcę zrobić, bo jeśli tam będzie choć jedno nazwisko, które będzie osobą pomówioną, wklejone, nie z tego opieczętowanego egzemplarza, no to zabiorę komuś życie, nie? I dorobek życia. Więc to nie jest prosta sprawa, ale mafia w Polsce, proszę państwa, na kanwie ustaleń tego raportu, nie mam mafii tam chłopaków pogolonych na łyso, bo nawet jeśli oni są, to oni powstają na zlecenie tej mafii białych kołnierzyka z polskiego parlamentu. I to jest największa mafia w Polsce. To jest mafia parlamentarzystów. Bardzo istotna, mająca wpływ na ogromne nadużycia. Także myślę, że panu jakoś w części odpowiedziałem, jak umiałem. Proszę pana, to moje działanie ma być zachętą również, bo się wyłamują z ludzie też z prokuratur, z policji, z wojska, ze służby więziennej. Zobaczycie, za chwilę będziecie to sami widzieli. To nie jest tak, że ja sobie chodzę, gadam. Ludzie mówią, babka mnie spotyka w Warszawie, taka staruszka, mówi, panie Stonoga, ja nie wiedziałam, że ja dożyję czasu, że ktoś mi to powie w oczy. Jak ja panu dziękuję. Tak, tak, stara babcia, ponad 80 lat miała, więc są... Zobaczcie, jak społeczeństwem się manipuluje, tak? Przynieście mi z samochodu, bo ludzie nie uwierzą to postanowienie. Biorą mnie, prowadzą do tej prokuratury za te akta, Stonoga zarzuty, zastosowano 3 środki. Zakaz opuszczania kraju, paszport i dozór policyjny. No takie mają mocne dowody, że jak u nich byłem w piątek, im powiedziałem, co o tym myślę i co opublikuję dalej, to uchylili mi te wszystkie 3 te, nie? Już nie mam zakazu opuszczania kraju, już nie mam zatrzymanego paszportu, już nie chodzę na milicję podpisywać. Wystarczy być konsekwentnym. Wystarczy być konsekwentnym i pokazać nawet prokuratorowi, który jest twoim procesowym przeciwnikiem, powiem prokuratorze, o to w tej sprawie chodzi. To chcę zrobić, to widzę i to chcę ocenić.
I to chcę, żeby Pan ocenił. Także wbrew pozorom mamy szansę, bo w ludziach jest dużo sił, tylko ich trzeba obudzić, ich trzeba zachęcić, im trzeba pokazać. I jeśli ktoś będzie miał jutro dokumenty, gdzie będzie wiedział, że popełnia przestępstwo, udostępniając dokumenty nawet ze swego urzędu prokuratorskiego, sędziowskiego, skądkolwiek, a będzie widział, że ktoś jest bezkarny, bo ma układ, no to on weźmie te dokumenty, pokaże i takich ludzi jest coraz więcej. To się dzieje. Ja jestem w połowie kwietnia na mailach swoich, ale dużo jest ludzi, którzy przestali się bać. I to będzie sukces dla nas, dla społeczeństwa, bo jeśli te patologie zaczną coraz bardziej wypływać, być coraz bardziej jaskrawo karane, no to to będzie działało na korzyść społeczeństwa. Tak? Proszę bardzo, tutaj widzę z lewicy, nikt nic nie mówi, proszę bardzo. Proszę Pana, to co, odpowiedź na to pytanie jest jedną z niepopularnych moich odpowiedzi, ale jeśli ktokolwiek w Polsce chce się odciąć od Kościoła, który stoi na progu tej Polski w 1000 roku, to ja się nie zgadzam. Kościół, nie powinniśmy już więcej Kościoła dotykać. Nie widzę potrzeby, by oddzielać. Tak, tylko że jeśli dla Was Kościół to ksiądz i pedofil. Dla Was, nie mówię dla Was, dla tych przeciwników, którzy mówią o Kościele, ksiądz to się równa pedofil i Kościół, tak? A ja dokończę pytanie, dlaczego zadałem to pytanie? Dlatego pytanie powstało, ponieważ z powodu tychże, powiedzmy, obowiązań Kościół-Państwo, ja wycierpiałem i cierpię do dzisiaj, a kaci, którzy mnie do tej sytuacji doprowadzili, żyją w dostatku. I kiedyś w instytucjach wojskowych czy innych mundurowych za przekonania religijne karało się ludzi, którzy do dzisiaj cierpią, tak dzisiaj ci funkcjonariusze kiedyś nie mogli, a dzisiaj muszą do Częstochowy radiowozami jeździć, sztandary chrzcić, miejsce tablicy pamiątkowej są teraz, prawda, krzyże. I dlatego zapytałem, jaki jest stosunek. Nie, więc jest to przeskrajność? Skrajność. Nie, proszę Pana, każdy ksiądz jest zwykłym obywatelem, płaci podatki. Ja uważam, że Kościół powinien płacić podatki, ale oddzielenie Kościoła od państwa, że my zaczynamy mieszać kwestie światopoglądowe i kwestie wyznaniowe w to, żeby jakąś instytucję Kościół, czy rzymskokatolicki, czy prawosławny, czy jakikolwiek inny, bo przecież Kościół to nie tylko Kościół rzymskokatolicki, to również wszystkie inne kościoły, tak? No to jestem przeciwnikiem, żeby tutaj znowu państwo wkraczało. Każdy z nas, tak jak tu ktoś przed chwilą dobrze powiedział, nie wierzymy w księdza, nie wierzymy w Kościół, możemy wierzyć w Boga, w Allaha, w Jahwe i tak dalej. Więc tak to widzę. Jest to możliwe do zrobienia. Stonoga na pewno jest, Stonoga jest z Moherowych na pewno, dlatego że Stonoga nigdy nie będzie atakował Kościoła. No dobra, bo wyjdę na biskupa. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Tak. Przychodził, wygłaszał buńczuczne, miał takie mowy, a później się okazało, że był agentem. I tak mi to przypomina sprawę Stonowa. To cytat to jest. Ja to na pamięć znam. Tak, ale nie, że Pan był mężczyzną, tylko tamten mężczyzna tak robił i on porównał to, że Pan tak krytykuje władzę i on wtedy mógł to robić, pan teraz też to może robić, tylko że oczywiście może też powiedzieć, że pan był tam prześladowany i rzeczywiście miał wiele problemów. Ale nie powiedział, że to był pan wtedy w tamtych latach, bo pan rzeczywiście mógł mieć wtedy 7 lat. Będzie żył. No właśnie. A czy mam tutaj to nagranie w tym momencie, mogę panu ogłosić? Nie był pan nazwiska, tylko tamtego mężczyzny. Panie Zbyszku, zaglądamy, rozmawiamy. Ha? Nie, spokojnie. Nie, szanujmy się. Proszę pana, bardzo fajnie, że pan to chce wyjaśnić. Bardzo dobrze, niech się pan tego nie krępuje. Nikt pana tu atakował nie będzie. Są dwa nagrania. To, o którym pan mówi, kiedy pan Michał Jelkiewicz mówi, Stonowa kojarzy mi się, wiecie tam.
jak mieliśmy tego Rybickiego i on się okazał być agentem. I trzeba zawsze w takiej sytuacji być czujnym, on tak kończy wywód cały. I jest drugie nagranie, mniej popularne, którego trzeba poszukać, na którym on używa w stosunku do mnie stwierdzenia kategorycznego, mówiąc po sobie. A słuchajcie, tak na marginesie. Tak na marginesie. No większość z Państwa oczywiście wie co to służby specjalne. Powiedzcie mi, bo ja oświadczam publicznie, że nigdy nie byłem pracownikiem, współpracownikiem, oficjalnym, nieoficjalnym ze żadnych służb. Ale jeśli już mówimy o służbach specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, to są służby konstytucyjne i one służą na rzecz naszego dobra. Więc, a to jest promowane w taki sposób, pokazywane, jakby fakt, jak ktoś pracuje w służbach, implikował wniosek, że to jest działanie na rzecz innego państwa. No to też tak nie jest. Ja nigdy nie byłem żadnym agentem żadnych służb. Prokuratora Wojtalewicza też nie zamykałem z udziałem służb, tylko z Komendą Główną Policji, z CBS-iem, bo przyszedłem prokurator, który chciał dać łapówkę w Sejmie. Założyła mi policja, nawet nie służby, kamerę, mikrofon. Poszedłem w 2007 roku do pana prokuratora. Jak się cieszyłem. Pan prokurator dał pieniążkę, to strój kajdanki ktoś mu założył z nienacka. I poszedł siedzieć pan prokurator, dostał wyrok, odsiedział co jego. Jestem szczęśliwy z tego powodu i dziękuję takim środowiskom jak Kaja, która mówi, że Stonoga współpracował po to, by zamknąć prokuratora. Zamknąć prokuratora, który jest skorumpowany, to bardzo fajna sprawa. Lepsza jak szóstka w totolotka. Już wyszedł, z pół roku temu. Proszę bardzo. Nie. Proszę bardzo. Tak. Bo chodzi mi o aferę, która przez 10 tygodni prosta, redaktor Radomski napisał książkę, w której jest opublikowane zostaje w pewnym momencie przez tygodnie do rzeczy fragment tego nagrania o manipulacji ministra Sienkiewicza, że ta budówka podczas marszu podległości została spalona, to była prowokacja polityczna. Czytając to, myślę, że to będzie skandal międzynarodowy na wielką skalę, a w Polsce tak jakby w jeden dzień minister Sienkiewicz rano wychodzi i mówi, że to komentowanie tylko czegoś jest śmieszne i media przestają o tym kompletnie mówić, taka sprawa zostaje wyciszona automatycznie. Czy to jest, nie wiem, stymulacja mediów? Nie, to jest wpływ, proszę pana, na media, właśnie wpływ służb specjalnych, bo my widzimy wszystko w czarno-biało, tak nie. Oni to widocznie widzą w innych barwach, ale to jest realny wpływ służb specjalnych na to, co słyszymy, co oglądamy w telewizji. W tym raporcie nawet ujawnionym o działaniach WSI ma wam bardzo czytelnie pokazany, w jaki sposób jest wpływanie na manipulacje przekazywanych nam informacji. No, nie było w Polsce takiej afery tak poważnej, której nikt nigdy nie wyprowadził żadnych konsekwencji, nikt nie poniósł żadnych konsekwencji w tej sprawie. No bo trudno mówić o konsekwencji, że nie jest konsekwencją zdymisjonowanie ministra, bo konsekwencją dla takiego ministra byłby proces karny, tak? A nie tylko jego. Ponieważ nie ma, jest mało czasu, no to stąd ta granica wiekowa 35 lat, bo mi się SBK żaden nie trafi, jeśli chodzi o start w wyborach parlamentarnych, bo to niemożliwe. Natomiast pozostałe części, no jesteśmy w trakcie budowania struktur i po to są ludzie, którzy pochodzą i tutaj mieszkają, którzy się wzajemnie znacie, żeby przypadkowo osoby nam nie wchodziły. Ale słuchajcie, partia Stonogi to nie ma być partia dla chłopaka z dobrego domu, który jeździ fajną BMW-ką i ma 200 tysięcy na rachunku i ma 19 lat. To również dla ludzi, ja nie chcę nikogo wykluczać, ja chcę ludzi biednych, ja chcę ludzi, którzy nie mają doświadczenia. Ja chcę na dole też ludzi takich, których jeśli nie stać było na szkołę, żeby oni się przy nas czegoś nauczyli, żeby oni urośli z nami, żeby oni z nami kroczyli. To jest partia dla wszystkich, szczególnie dla ludzi biednych. Szczególnie dla ktoś, kto kiedyś coś ukradł, czy coś zrobił, jak popełnił jakieś przestępstwo, był w więzieniu, wyszedł z więzienia, odbył swoją karę. On z punktu widzenia prawa jest czysty już. Ja nie chcę wykluczonych, ja chcę ludzi wykluczonych do siebie przyciągnąć. I jutro powiedzą Stonoga, zakłada partię
przestępców. Nie, ale jeśli ktoś się rozliczył z państwem, to nie jest skreślone u stu nogi. Także ja chcę i mądrych, i głupich, i bogatych, i biednych. Nie chcę tylko SP-ków, bo SP jest zakaz wjazdu do stu nogi. Zabrawę. Proszę bardzo. Ale w moim Opolu, abyście się rozgadali, nie dacie do słowa dojść, no. Tak mało pytań. Co chciałby pan zrobić, żebyśmy nie musieli wjeżdżać za granicę? Ponieważ nie tylko w Łodzi ludzie wjeżdżają za granicę. Powiem panu szczerze, moja mama ma 50 lat i pracuje za najniższą krajową i na przykład rozmyśla, ponieważ nie ma jak żyć. I rozmyśla też, bo ona jest pielęgniarką zawodu. Na przykład tutaj dostaje najniższą krajową, a za granicą nie dostała dużo więcej. Tutaj ma wszystko, tutaj ma rodzinę. I co ona teraz w takiej sytuacji na przykład ma zrobić? Czy pan też ma dla ludzi starszych? Bo o młodych pan mówił, że ma pan pomysł, żebyście nie musieli właśnie wyjeżdżać. A też o ludziach takich starszych. To niekoniecznie też chodzi o 50 lat, ponieważ człowiek na przykład w wieku 40 lat powie pracodawcy, że chce więcej, to pracodawca mu powie, to idź, znajdę kogoś młodszego, któremu zapłacę, będzie dla mnie lepiej pracował. A ty nie znajdziesz nigdzie pracy, ponieważ pracodawca, jeśli on zostanie zwolniony, to ta osoba starsza już będzie miała większy problem ze znalezieniem innej pracy niż ludzie młodzi. Czy pan też o tym będzie myśli? Proszę pana, oczywiście, że tak. Pytanie mnie pan tutaj zastrzelił, bo ono jest bardzo dobrym pytaniem, ale odpowiedź już taka dobra i prosta i teraz na kolanie nie będzie. Jeśli chodzi o ludzi młodych, i nie tylko młodych, bo w różnym wieku się trafiają ci, o których przeczytam, to punktem, postulatem programowym jest również zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego dla osób rozpoczynających pierwszą działalność gospodarczą osoby fizycznej, studentów oraz młodych małżeństw na okres 5 lat od daty rozpoczęcia działalności lub zawarcia związku małżeńskiego. Ktoś powie, facet, 5 lat, ile państwo na tym straci? Nic nie straci. Bo większość firm, ludzi młodych, którzy mogą dawać i stwarzać kolejne miejsca pracy, większość ludzi młodych pada po myśli. Różne, wie pan, ubezpieczenie takiego, owakiego, żeby tylko zwolić. Ale jeśli będą tworzyły się miejsca pracy dla ludzi młodych, no to siłą rzeczy będzie większa koniunktura i większa możliwość również zatrudnienia się tych nowo powstających firm, ludzi starszych. Ale jeśli chodzi o ludzi starszych, to to nie jest taka odpowiedź, że to wyszczeka jakąś wymijającą pogawędkę i tyle. To jest złożony proces, którego się tak w tej chwili nie będę w stanie panu rozwinąć, bo nie jestem przygotowany do udzielenia odpowiedzi na takie pytanie. Bo to do spotkań dzisiejsze jest jak jedynie spotkanie mające na zawiązanie jakiegoś ruchu, żebyśmy mogli tworzyć te struktury. Ale pytanie bardzo dobre i publiczne panu, że kiedyś w odległej przyszłości, na przyszłość 2 miesięcy odpowiedź panu na to pytanie, podając konkretny pomysł, jaki ja mam pomysł, co zrobić z ludźmi starszymi wykluczonymi. Bo jest bardzo dużo ludzi 45 lat plus i oni są jeszcze w wieku tym, którzy mogą pracować, ale już są wyeliminowani gdzieś tam i mają się już tych zajęć, żeby jakoś przeżyć. To jest bardzo dobre pytanie, ale dziś nie jest to stanie. Będę to powiedzieć. Ja mam trzy krótkie pytania. Zacznę od środka. Proszę Państwa, zmiana wysokości podatków w Polsce, ona nie zależy tylko od naszej woli jako Rzeczypospolitej Polskiej, bo jesteśmy troszkę powiązani unormowaniem prawem międzynarodowymi, chociażby tutaj unijnymi. To nie jest tak, że nawet jest przyzwolenie społeczne i zgoda na to, by podatki obniżyć i je obniżymy, bo moglibyśmy mieć poważne kłopoty, ale trzeba wyjść do Europy z prośbą, do Unii Europejskiej, z prośbą, żeby nam pozwoliła zmienić, obniżyć podatki i VAT, i CIT, dlatego, że coraz bardziej rozwija się szara strefa, która bierze w miejsce własnych podatków. Karuzele podatkowe, prawda, powstają, wyprowadzając pieniądze systemu fiskalnego, dlatego że te podatki mamy zbyt wysokie i rośnie przestępczość właśnie podatkowa. Gdyby podatki w Polsce obniżyć,
to ja myślę, że wpływy do budżetu państwa z tego tytułu byłyby dużo wyższe niż są obecnie, bo nasze szanse po prostu nie opłaciłoby się kombinować i tworzyć struktury w Polsce, możemy mówić o strukturach takich mafijnych, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, prania brudnych pieniędzy, wyprowadzane z systemu VAT-owskiego, etc. Jeśli zaś chodzi o kwestię bankowości, o którą pan pyta, to nie jestem panu w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest już pytanie szczegółowe, na które trzeba być przygotowany na odpowiedź, a już najlepiej być z tym człowiekiem, który tymi kwestiami w mojej przyszłej partii będzie się zajmował. Przecież to nowe, to nie omnibus. Proszę bardzo. I ona przy obecnym układzie politycznym, politycznym w Polsce, no dodajemy zielone światełko dwóm partiom, już tych dwóm, które prawdopodobnie w ogóle weszły, byśmy się nie pozbyli. Znaczy, pewnie byłoby PO-PiS już na zawsze. To jest piramida finansowa, tylko że my możemy sobie wszyscy narzekać. My możemy sobie wszyscy narzekać, a sen w tym, żeby wybrać takiego ministra spraw wewnętrznych, jak ministra spraw wewnętrznych, żeby wziął się za tą rzecz. Bo tam w ZUS-ie to jest kompania wiedzy, proszę pana przedstawicieli. Ale musimy mieć mężczyznę, który nie będzie się bał. Trzeba takiej stonogi zwariowanej w tej strukturze, żeby to powyświetlać, żeby to, ten układ rozbić, bo ten układ naprawdę jest bardzo silny i on ma pełną świadomość tego, że jest bezkarny. Widzicie to, że oni się nie boją? Co taki stonoga może im zrobić? Trochę krwi powstać. Ale to jest trochę. Wiem, że była próba, wie pan, ja nie jestem szaleńcem, oczywiście mam pełną świadomość zagrożeń płynących z tą moją działalnością, a zacznie się jeszcze bardziej po wojnie ziemnej, jutrzejszej publikacji. Ma takie pytanie do pana, czy pan nie uważa, bo cały czas się komentuje w telewizji wszędzie, że nie ma pan pieniędzy, skąd pieniądze wziąć? Proste, ograniczyć tym złodziejom wypłaty, wszystkim posłom, wszystkim tym. Z uwagi... No, bo chodzi o to, że tak, mają wyprawki po parę milionów, mają po prostu zarobki po 200-300 tysięcy, mają majątki tak jak Kwaśniewski, tak jak inni. Przecież o co chodzi? Cały czas czują, że PiS im przeszkadza, bo się boją rozliczeń, Krause i ci inni. Przecież to są wszyscy ludzie związani ze służbami specjalnymi. No. I dziwne to jest, że na przykład wygłaszają, że tam Niemcom zginął w Rosji, że tego, ale ile tu ludzi poginęło, bo ci mu wszystko posprzątali, prezes NIK-u tam jakiś pijany leasing wjechał, tam Białoruś i tak dalej, i tak dalej. Regrodzki z nimi teraz tak samo zginął, wywiad do Kumonów, tego kolejny nie wrócił już do siebie. I tak wszyscy, czy Józef Jakowa, czy jakiś generał, wszyscy ci, co się nie poddali tym agentom, bo jest cała czas Polska zagenturowana sowieckimi służbami sowieckimi. I chodzi o to, ja po prostu, ja nie należałem nigdzie, tylko obserwuję tę politykę całą, jak to jest bluda i paski. Mafia rządzi, mafia kradnie, a zwalają tylko i szyją biednego na biednego. Ograniczyć im dostęp do pieniędzy, zabrać im to, co ukradli. Bo co było pierwsze? Jak doszli do władzy PO, to pierwsze zlikwidowali służby PG, przestępstwa gospodarcze. Po co? Po to, żeby mogli kraść. Jaka to był rząd demokratycznie wybrany, kiedy Wałęsa był prezydentem, a Kiszczak był szefem najlepszego resortu, gdzie pan... Dekomunizacja, proszę pana, dekomunizacja i rozliczenie. I rozliczenie tych ludzi. I rozliczenie tych ludzi. Bo ich trzeba rozliczyć, bo jak nie rozliczymy, dokładnie, to się nic nie zmieni. Dokładnie, nic się nie zmieni. Tak samo prokuratorów, 50% prokuratorów sobie traktują wszystkie swoje prace jako akcje. Zarabiają na tym. Aha, biedny nie wygrywa, bogaty wygrywa. To ich wtedy, że wiecie po prostu. To ich z tego zrobicie. Prokurator ma normalnie pieniędzy, bo ja dzisiaj zabiję, jestem bogaty, płacę mu miliona, ja wychodzę, jestem czysty. Nie, tak zawsze. Nie, ja mogę... Dokładnie, że z panem jest... Ja mogę w opolu parę przykładów, gdzie syn policjanta zabił trzech policjantów i nie siedział, jeszcze do tego parking na Turawie, po prostu do budowania jako akcję. Niestety taka jest prawda. Ja to słyszałem, byś no. Ja mogę na wszystko panu powiedzieć, no. Proszę pana, tego tutaj dzisiaj nie zrobimy, ale fajnie, że pan... Tak, ale skoncentrujmy się wszyscy, bo mnie to tak samo boli, bo ja też jestem doświadczony, ja też pochodzę do rodziny Stonogów z Ozinką. I moi kiedyś Stonogowie też
koniec, ja mu mówię. Panie, ja mam zdjęcia, my 40 lat za panem chodzili. Ja mówię, i za długo, bo się teraz pilnować porządku, to się nie pilnowali, coś się skurali, no nic, no. No i taka jest prawda. Jak kogoś weźmą na cynkę, to po prostu legendami oni nie mają rozumu. Tak, jest tego rozmawiamy, okej? Kochani, poważnie. Tak, bardzo z tego rozmawiamy. I tak jest sąd, że nikt nie rozlicza, właśnie powinien się zrozumieć. Wyroki są sądowe, no nie może być tak, że urzędnicy notowali większe prawa, jak to jest. Ja uważam, obserwuję, jak to jest ubuda państwu. Tylko na pismo się nie głosować. Proszę? Tylko na pismo się nie głosować. Ja nie głosuję, ja nie byłem nigdzie od stanu wojennego, nie byłem w ogóle, bo no, dostałem... Przez to jest pan jedny z innych, tego jak dzisiaj wygląda. No nie, bo nie na razie był. Pan dobrze głosował. Nie, pan ma dużo nocy, nie chcę z panem rozmawiać. Kochani, jeśli to, co robię od wielu, wielu miesięcy, a ja robię to od wielu lat, wy to widzicie od kilku miesięcy, zapraszam do nas, możecie z nami tutaj się skontaktować, dziś pisać na listy poparcia i możemy wspólnie rozpocząć zmianę, próbę zmiany czegokolwiek w Polsce. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję, że zechcieliście się do mnie przyjść. Życzę dobrej jeszcze słowa. Ona powinna szybko ujrzeć światło dzienne i przestać nią wreszcie grać. I przestać grać 50, 60 śmierciami. Dziękuję. Pani Jarosława, ja będę się przed wyborami ucieszył z tego samego. Powiem panu szczerze, na następnym spotkaniu może się śmierć z tego rozwiązania, ale to nie będę.